Witam przedstawicieli petycjodawców, wszystkich nas mieszkańców słuchających oraz oczywiście Państwa radnych Rady Miasta Lublin. Jeszcze jedna uwaga wciąż, ponieważ to głos sprawdzania obecności trwa, ale jeszcze chyba cały czas nie ma obecnej tutaj we sesji Pani Radnej Małgorzaty Suchanowskiej, chyba że ja tego po prostu nie widzę. Pytam, czy Pani Radna już się zalogowała? Nie. Czy trzeba pomocy? Tak. Dobrze, Panie Przewodniczący, ponownie jak trwoga to do Pana. Czy jest szansa, że pomoże Pan podłączyć ten system? Jeśli tak, to bardzo, bardzo dziękuję. Ja w trakcie przejdę do informacji bieżących. Oczywiście, tak jak informowałem jeszcze przed rozpoczęciem komisji, porządek dzisiejszego posiedzenia jest krótki, są dwa merytoryczne punkty. Pierwszy to rozpatrzenie skargi na prezydenta miasta Lublin w zakresie, w sprawie nienależytego wykonywania zadań. Drugim punktem jest rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany sposobu procedowania budżetu miasta Lublin. Ostatni punkt to sprawy wniesione. Dotychczas nikt z Państwa nie zgłosił mi tutaj zastrzeżeń do porządku obrad. Jeżeli nie usłyszę z Państwa strony tutaj żadnego wniosku ani uwagi, zrozumiem, że zaakceptowali przedstawienie Państwo nam zaproponowany przeze mnie porządek obrad. Tak też się stało, serdecznie dziękuję, więc przejdziemy do jego realizacji. Punktem pierwszym porządku obrad jest rozpatrzenie skargi na prezydenta miasta Lublin w sprawie nienależytego wykonywania zadań. Skarga wraz z załącznikami, jak Państwo widzicie, jest dostępna w systemie sesja, była wcześniej też dostępna na elektronicznej aktówce. Dzień dobry, widzę, że dołączył do nas Pan mecenas Zbigniew Dubiel. Bardzo dziękuję za dołączenie. Dzień dobry, Wysoka Komisjo. Dziękuję bardzo za obecność, Panie Mecenasie. I zapytam także Panią Łukaszu, czy mamy połączenie ze skarżącymi, czy jest przedstawiciel skarżących? Czy chciałby zabrać głos? Do pierwszej sprawy skarżący się tutaj nie zgłosił. Będzie tylko przy drugiej sprawie, przy petycjach przedstawić pan prezes Fundacji Wolności. Jasne, jasne, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, wobec tego, że nie ma tutaj przedstawicieli skarżących, zapytam, czy ze strony pana prezydenta ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, może zapytam pana sekretarza, czy w tym przedmiocie chciałby pan sekretarz coś dodać, bo materiały w sprawie mieliśmy dostępne, więc czy ponad to? Panie Przewodniczący, Wysoka Komisja, tak jak Pan wspomniał, materiały są dość obszerne w tym zakresie, tak dotyczące ustosunkowania się do odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, jak i do tego postępowania administracyjnego związanego z wydaniem decyzji administracyjnej w toku postępowania w Wydziale Architektury i Budownictwa, więc jeśli będą pytania, to na te pytania postaram się odpowiedzieć. Natomiast w tej chwili dziękuję. Dziękuję bardzo, panie sekretarzu. Otwieram zatem dyskusję w tym punkcie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, zadać pytanie? No nie do skarżących, ale do strony reprezentacji pana prezydenta. To jest odpowiedni moment. Nie widzę. Mówimy o pierwszej skardze. Tak, mówimy o pierwszej skardze. Nie widzę, nie słyszę. Jeszcze raz dla pewności zapytam. Oczywiście dyskutujemy. Jesteśmy w punkcie rozpatrzenie skargi na prezydenta miasta w sprawie nienależytego wykonania zadań. Jeśli nie usłyszę już żadnego głosu, żadnego pytania, spostrzeżenia, uwagi. Jest pan radny Piotr Popiel, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, ja chciałbym tylko dopytać, bo standardowo zawsze wiem, że szanowny pan Łukasz czy ktoś inny dzwoni do osoby skarżącej, natomiast chciałbym zapytać, czy tu nie udało się po prostu połączyć z tą osobą, która skargę wnosi? Mamy jakiś sygnał, że nie odbiera telefonów, czy coś innego? Panie Przewodniczący, mogę? Tak, oczywiście, bardzo.
Szanowni Państwo, zarówno w tej, jak i w każdej innej sprawie po wyznaczeniu posiedzenia komisji do skarżących, czy też petycjodawców jest wysyłane pismo z dokładną procedurą dotyczącą możliwości łączenia się tutaj na posiedzenie komisji. Jest oczywiście telefon podawany do Biura Rady Miasta w razie wątpliwości czy też problemów, żeby mieszkaniec mógł się zgłosić i ewentualnie wyrazić chęć uczestnictwa w takim posiedzeniu. Jak już wspomniałem, jest możliwość albo telefoniczna, albo tutaj tak samo na takich samych prawach, a czyli może nie na samych prawach, tylko zdalne połączenie, tak samo jak Państwo radni. Pismo do skarżącego zostało wysłane, on to pismo odebrał, mimo wszystko nie zgłosił tutaj chęci uczestnictwa na tym posiedzeniu. Takie samo pismo trafiło oczywiście tutaj w sprawie numer 2 tutaj do Fundacji Wolności. No tutaj pan Krzysztof Jakubowski, pan prezes tej fundacji, no pojawił się. Także to jest po prostu wola skarżących i petycjodawców, czy się na komisji chcą pojawić. Zgadza się. Dziękuję za te wyjaśnienia. Dziękuję bardzo. Nie widzę innych pytań ze strony Państwa radnych. Proponuję zatem, aby skargę na prezydenta miasta Lublin w sprawie nienależytego wykonywania zadań, przepraszam, mi się tutaj włączyło głosowanie, uznać za niezasadną. Głosowanie odbędziemy w trybie sesji. Głosować można za, przeciw, wstrzymać się od głosu. I bardzo bym prosił Biuro Rady, bo już widzę, że mamy 6 na 7, super, wszyscy są połączeni, o uruchomienie trybu głosowania. O, na Państwa ekranach pojawiły się już 3 przyciski. Za, przeciw, wstrzymuje się. Rozpatrujemy właśnie skargę na prezydenta miasta Lublin w sprawie nienależytego wykonywania zadań. Propozycja jest, aby uznać tę skargę za niezasadną. Pani Anna Suchanowska nie głosowała. Okej. Okay. Prosimy zatem o głos pani radnej. Przyłączamy się na sesję. Głosowałam, ale mi cały czas przerywa. Jest, faktycznie głos wpłynął. Głosami 5 za, 0 przeciw, przy jednym głosie wstrzymującym się. Komisja skarg, wniosków i petycji uznała skargę na prezydenta miasta Lublin w sprawie nienależytego wykonywania zadań za niezasadną. Drugi punkt porządku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie sekretarzu. Panie przewodniczący. Tak, tak, pani radna. Tak, pani radna. Nie mogę. Jakiś mamy problem z połączeniem ewidentnie. Czy jesteśmy w stanie sprawdzić połączenie pani radnej? Ale my słyszymy szanowną panią radną tylko z opóźnieniem. Małgosiu, może wyłączę obraz, będzie wtedy nie zabierał internetu części przesyłu obraz i będzie lepszy dźwięk. Niestety pani radna też nas słyszy z opóźnieniem, bo chyba słabo słyszy nas. Dlatego w razie co proszę panów informatyków o rękę na pulsie, żeby tutaj w razie co wspomóc panią radną. A ja przejdę do drugiego punktu dzisiejszego posiedzenia, którym jest rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany sposobu procedowania budżetu miasta Lublin. Projekt uchwały, ale panie petycje... przewodniczący, dwa razy się zalogowałam i jest echo i nie pogubiłam się. A czy teraz się słyszymy normalnie? Teraz się trzeba wylogować.
Teraz słyszymy się normalnie już. Ale już całkiem nie. A gdzie dwa razy pani radna się zalogowała? Bo tutaj mamy tylko raz, widzimy na Webexie i tak samo we sesji jest raz, więc jest wszystko na razie dobrze chyba. No bo już mnie informatyk wyłączył drugi raz. A, jasne, super, dobrze, dzięki. Dzięki serdecznie, dziękuję za wsparcie i dziękuję za uwagę pani radnej. Teraz się słyszymy dobrze już, nie? Tak, bardzo dobrze. My panią radną świetnie słyszymy. Wracając do punktu drugiego, petycja i stanowisko, dziękuję bardzo, prezydenta miasta Lublin była dostępna w aktówce, jest dostępna cały czas we sesji, jest z nami przedstawiciel petycjodawców, pan prezes Krzysztof Jakubowski, oczywiście udzielę głosu tylko z tym zastrzeżeniem i prośbą, aby ewentualnie zabrać głos i powiedzieć, czy o celu całej petycji ewentualnie coś ponad to, co było zawarte w petycji, bo oczywiście myśmy się z nią zapoznali, więc nie ma potrzeby referowania też założeń petycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dzień dobry. To już nie będę w takim razie powtarzał treści petycji, tylko bardziej odniosę się do stanowiska prezydenta i ewentualnie jeszcze innych argumentów. Petycja dotyczyła dwóch kwestii. Zacznę od pierwszej, która jest prostsza mi się do wytłumaczenia, czyli odnośnie terminu zgłaszania poprawek do budżetu miasta, do zmian w budżecie miasta w formie autopoprawek przez prezydenta, które często trafiają do radnych na przykład na dzień przed sesją, czy czasem nawet w dniu posiedzenia Rady Miasta. Tutaj w odpowiedzi na petycję prezydent stwierdził, że wynika to z tego, że w okresie między złożeniem dokumentów dotyczących zmian w budżecie a posiedzeniem Rady Miasta mogą się zdarzyć różne nieprzewidziane wydarzenia i jest potrzeba aktualizacji tegoż. I jestem w stanie się z tym zgodzić, że faktycznie zdarzają się czasem takie sytuacje, gdzie te zmiany w budżecie są pilne, nagłe i trzeba je procedować, natomiast w moim przekonaniu może to być nadużywane przez prezydenta, chociażby na sesji Rady Miasta we wrześniu, czyli na tej przedostatniej, na dwa dni przed sesją Rady Miasta do biura Rady trafiła autopoprawka prezydenta dotycząca przesunięcia kwoty bodajże 5 milionów złotych na konkursy, na konkurs na wsparcie w rozgrywkach sportowych seniorów w rundzie jesiennej. Nie wydaje mi się, żeby to była taka sytuacja nagła, że dwa dni przed sesją okazało się, że odbędzie się runda jesienna zawodów sportowych i również w tym okresie przedstawiono w formie autopoprawki przekazanie środków na promocję miasta przez żużel dla klubu, który awansował do playoffów. Przypomnę, że ten awans już był pewny chyba pod koniec lipca, a ta autopoprawka też wpłynęła na dzień czy dwa dni przed sesją. Więc wydaje mi się, że tutaj państwo jako radni, jako Rada Miasta powinniście zwrócić uwagę, zgodnie ze statutem miasta te zmiany powinny być przekazywane radnym dokumenty w ciągu dwóch tygodni przed sesją i to powinno być raczej przestrzegane, ewentualnie tylko w wyjątkowych sytuacjach powinna być państwa zgoda na to, żeby takie autopoprawki zgłaszać, no bo też nie macie państwo wtedy możliwości przedyskutowania tego w komisjach merytorycznych. Odnośnie drugiej kwestii, czy odnośnie tego, aby umożliwić odrębne głosowania zmian w bieżącym budżecie. Wynika to też z rozmów z radnymi, i to nie tylko opozycyjnymi, którzy też kiedyś sygnalizowali, że są jakieś zmiany w budżecie, które na przykład byliby przeciwni nim, ale znowu one są połączone z innymi zmianami, więc nie mogą jakby zasygnalizować tego, że są przeciwko jednej zmianie, a za pozostałymi tak, więc muszą głosować w jednym głosowaniu wszystko. I tutaj chciałem udostępnić państwu dokument. To jest dokument opracowany przez biuro prawne Urzędu Miasta Kielce. Mam nadzieję, że widać
Wiem, że nasi prawnicy z zespołu radców prawnych w Lublinie to są świetni prawnicy, ale też prosiłbym o tutaj zwrócenie uwagi na opinie opracowane przez biuro prawne, przez prawników z miasta Kielce, które jest w znacznej części zbieżne z tym, czego dotyczy petycja. Pierwszą stronę może pominę, skupię się tylko na kilku najważniejszych fragmentach. W orzecznictwie sądów administracyjnych i organach nadzoru istnieje rozbieżność, która powoduje, że brak jest jednoznacznej wykładni prawnej w zakresie możliwości dokonywania zmian i poprawek przez rady gminy w projektach dotyczących zmian w aktualnym budżecie. W zasadzie można powiedzieć, że są dwa różne stanowiska. Jedno jest takie, że Rada Miasta nie może robić żadnych zmian, że nie może robić żadnych zmian, czyli jest zobligowana tym projektem, tymi zmianami, które przedstawia prezydent, czyli nie ma możliwości żadnego rozdziału chociażby tej uchwały na kilka głosowań. Natomiast drugie stanowisko, szersze, znajdę sobie tutaj ten fragment, to jest tutaj stanowisko oparte na szerokim rozumieniu kompetencji Rady Gminy w tym zakresie. Należy uznać, że radni mogą wnosić pisemne poprawki do projektu uchwały, który dotyczy zmian w budżecie. Nie mogą to być poprawki, które dotyczą spraw nieobjętych tym projektem uchwały. Czyli jeśli prezydent przedstawia projekt poprawki do budżetu miasta, to radni nie mogą zgłosić poprawki, która by wykraczała poza ten zakres, który obejmuje ten projekt prezydenta. Czyli jeśli prezydent wskazuje, żeby przekazać, nie wiem, żeby przesunąć 5 milionów z kategorii dotyczącej kultury na sport na przykład, no to radni nie mogą tam jeszcze dodać wydatku dotyczącego, nie wiem, dofinansowania jakiegoś remontu szkoły, tak? Tylko w ramach tego projektu w ramach tego, co jest zawarte w tym projekcie, tylko można się poruszać. I sprawdziłem u nas, oczywiście radni też mogą zgłaszać poprawki do uchwał. Tutaj jeszcze jest fragment, wyrok Trybunału Konstytucyjnego, co może być dla niektórych istotne, znajdę sobie tylko ten fragment, co może być dla niektórych istotne, to jest wyrok z roku bodajże 98, czyli już dość, chwileczkę tylko, żebym się nie zgubił. To może panie prezesie, pan po prostu to przekaże. No, jasne, przekażę. A spokojnie zapoznali się z całością dokumentu, a nie wyrwanymi fragmentami. Mówię to zupełnie z całym szacunkiem. Okej, dobrze, to tylko jeszcze podsumowując, to zwrócę uwagę, że z tego jakby z tego pisma wynika, że z jednej strony Rada nie może wprowadzać zmian, które wykraczają poza zakres tego projektu uchwały dotyczącego zmian w budżecie, i to jest jakby jednoznaczne. Natomiast są dwa nurty. Jeden, który mówi, że Rada Miasta nie może wprowadzać żadnych zmian, natomiast drugi, który mówi, i myślę, że on byłby zgodny również z naszym statutem, że radni mogą zgłosić poprawkę do takiego projektu zmiany w budżecie, która jakby jest związana z tym budżetem. Czyli na przykład, jeśli prezydent składa w tym projekcie projekt przesunięcia, nie wiem, kwoty 2 milionów na jakąś inwestycję, no to radni mogą na przykład wprowadzić poprawkę, żeby to przesunięcie usunąć z tego projektu. I wówczas taka poprawka jest głosowana oddzielnie najpierw, a dopiero potem jest głosowany cały projekt uchwały.
I to potwierdzają też orzeczenia sądów administracyjnych i stanowiska regionalnych izb obrachunkowych, między innymi regionalnej izby obrachunkowej w Kielcach. Stąd, jakby konkludując, uważam, że mają Państwo taką możliwość, że nie musicie być tylko taką bierną kontrasygnatą dla prezydenta, żeby zatwierdzać wszystko. Natomiast macie możliwość poprzez chociażby zgłaszanie tych poprawek wprowadzić do tego, że te fragmenty czy te zadania w ramach zmian w budżecie możecie głosować oddzielnie jako poprawka, a następnie całość uchwały. Czyli wtedy jakby spełniłaby się to, o czym pisałem w petycji. Oczywiście tą opinię prawną też niezwłocznie prześlę panu przewodniczącemu i do biura Rady Miasta. W związku z tym właśnie, tak jak w petycji, proszę o pochylenie się nad tymi argumentami, bo tak jak wspomniałem na początku, że to jest w interesie państwa, w interesie Rady Miasta, żebyście mieli wpływ większy jakby i baczenie na to, co głosujecie poprzez zmiany w bieżącym budżecie miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mówię to zupełnie z sympatią, panie prezesie, i to mówię jako prawnik. Nie mogłem się połapać w tym, co pan też konkretnie tłumaczy. Używał pan też naprzemiennie słowa rada, radni, to nie są tożsame pojęcia. Rada jako organ władzy uchwałodawczej, czy organ stanowiący gminy, a radni jako indywidualne rady z inicjatywą własną oczywiście też może występować, więc to też są, nie wiem, czy do końca to było tak jasno zarysowane. I trochę inny problem wynika z tego, co pan prezentował nam tu, a inny, z który pan zgłosił, wydaje mi się, w ramach petycji. Ale to tylko moje odczucie może być osobiste. Widziałem, że zgłosił się w imieniu, rozumiem, pana prezydenta, pan mecenas Zbigniew Dubiel. Tak? Jeśli oczywiście dostanę głos, to z przyjemnością udzielę. Bardzo proszę, w imieniu pana prezydenta. Bardzo proszę, panie mecenas. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, panie sekretarzu, pani dyrektor, oczywiście wszyscy, szanowni państwo, panie prezesie, jako wnioskodawca petycji. Otóż ja, podobnie jak pan przewodniczący, nie tylko z uwagą zapoznałem się z petycją, oczywiście znam odpowiedź pana prezydenta, ale dzisiaj słuchając tego fragmentu wypowiedzi, pan prezes wyraźnie podkreślił, że odnosi się do już stanowiska pana prezydenta i do pewnych kwestii, których jeszcze w petycji nie było. Powiem tak, w pełni zgadzam się i z opinią prawną, i z tym, co powiedział pan prezes, i co więcej, to u nas już od dawna funkcjonuje i nigdy nie było kwestionowane. Tak jak choć mam wrażenie, że petycja dotyczy innej kwestii, ale tak jak zdążyłem zapoznać się podczas tej prezentacji z treścią tej opinii prawnej, której, tak jak mówię, ani nie kwestionuję, ani nie popieram, bo to jest inny prawnik, ale co do tej problematyki, to w pełni się zgadzam. Już na samym początku zresztą tej opinii, jak zauważyłem, ona dotyczy zgłaszania poprawek przez radnych. Tak wyraźnie mecenas, mój odpowiednik być może, czy inny radca prawny z Urzędu Miasta Kielce zaznaczył. Szanowni państwo, nigdy jako radcowie prawni, ja jeszcze i kolega, który przede mną jeszcze współpracował z państwem, nie kwestionowaliśmy możliwości zgłaszania poprawek przez radnych do uchwały zgłaszanej z wyłącznej inicjatywy pana prezydenta w sprawie zmian w budżecie. Podkreślając te same okoliczności, znany jest mi ten wyrok NSA, jeżeli ta poprawka w największym uproszczeniu, bo myślę, że to nie jest przedmiotem naszej dyskusji, nie wykracza, nie zwiększa poza kwestię dochodów, przychodów, mieści się w zmianie zgłoszonej przez prezydenta. Ustawa o samorządzie gminnym wyraźnie mówi, że wójt, burmistrz, prezydent ma wyłączną inicjatywę w zakresie zmian uchwały budżetowej, nie wyłącza to możliwości zgłaszania przez radnych poprawek i czasami zdarzały się te poprawki w praktyce naszej rady. Oczywiście, jeżeli radni zgłaszają poprawkę, czy to do uchwały budżetowej, jeżeli ona odpowiada tym warunkom, które są i w tej opinii pan prezes przedstawił, które ja w pełni potwierdzam, to każdocześnie taka poprawka jest głosowana. Jeżeli jest kilka poprawek, to każda jest głosowana odrębnie i tak jest przy każdym projekcie uchwały. Poprawki nie są głosowane blokowo. Natomiast jeżeli mówimy o poprawce, ale w rozumieniu autopoprawka, jest to oczywiście poprawka, ale autopoprawka wskazuje, iż pochodzi ta poprawka od autora projektu uchwały. W tym momencie, mówiąc o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową, tylko i wyłącznie pan prezydent. Więc jeśli mówimy o autopoprawce, to po pierwsze,
Moim zdaniem, niezależnie od tych argumentów, które zostały wyrażone w piśmie, nie ma potrzeby tutaj jakichkolwiek zmian w statucie miasta. Te zapisy i utrwalona praktyka dopuszczalności zgłoszenia autopoprawki, dotyczy to przecież nie tylko pana prezydenta, ale także grupy radnych. Oczywiście przy tych uchwałach grupa radnych nie ma inicjatywy uchwalającej, ale przy innych uchwałach przecież radni, jeśli zgłaszają inny projekt uchwały, to mogą też zgłaszać autopoprawkę. Więc tutaj nie widzę takiej możliwości, żeby autopoprawkę po pierwsze głosować odrębnie. Nie budzącą wątpliwości praktyką, nie tylko w naszym samorządzie, jest to, że jeśli autor projektu uchwały, czytaj wnioskodawca, podmiot, który ma inicjatywę uchwałodawczą, może zgłosić projekt uchwały, to może zgłosić do niego autopoprawkę. Ona staje się częścią projektu i radni głosują nad tym projektem wraz z autopoprawkami. Nigdy nie było też takiej praktyki, żeby jakakolwiek autopoprawka, chociażby z inicjatywy radnych, jeżeli oni zgłaszają projekt uchwały, już nie mówię o inicjatywie mieszkańców, bo tam jest trochę większy problem, no jak zgłosić technicznie autopoprawkę, była głosowana. Więc w tym zakresie mogę powiedzieć tylko tyle. Czym to się różni? Za chwilę odniosę się do terminu zgłaszania autopoprawek od sytuacji, kiedy pan prezydent zgłasza projekt uchwały budżetowej. Jeśli radni nie mogą zgłosić poprawek, bo ta poprawka wykraczała poza te ramy dopuszczalne, o których była mowa, jeszcze raz podkreślę, mogą zgłaszać, ale w tej przestrzeni, o której mówiło RIO w Kielcach i Naczelny Sąd Administracyjny, no to przecież państwo nie możecie głosować odrębnie w projekcie uchwały niektórych zapisów, będąc za, a za niektórymi nie. Głosuje się całość projektu uchwały, tak jak i w każdej innej sytuacji. Radny może wyrazić swoją wolę, za chwilę odniosę się, mam nadzieję, panie przewodniczący, że nie przeciągam też do tej kwestii zdania odrębnego do protokołu, natomiast nie macie możliwości państwo głosować, tak jak i w każdej innej uchwale, w części za, a w części przeciw. Co do terminu, bardzo króciutko się jeszcze odnoszę. Mogę, panie przewodniczący? Moim zdaniem nie można byłoby wprowadzić racjonalnych, a tym samym również i zgodnych z prawem zapisów, ewentualnych zapisów do statutu, kiedy autopoprawka może być głosowana, mimo że została zgłoszona, no w praktyce ona jest zawsze zgłoszona po upływie tego 14-dniowego terminu na zgłoszenie projektu uchwały. No, zostawiając jakiś akademicki przykład, że projekt uchwały wpływa na 15 dni i w ciągu 14 dni następnego dnia jest autopoprawka, a kiedy nie. W związku z tym państwo jako radni, zwracam się tutaj oczywiście do rady członków komisji, macie instrumenty prawne w postaci, po pierwsze, możliwości zgłoszenia poprawki, jeśli ta poprawka mieści się w tych granicach, o których wam mówię. Możliwości zgłaszania wniosków formalnych o przerwę, o odesłanie projektu uchwały do komisji, czy też nawet o zdjęcie z porządku obrad. I według mnie te instrumenty prawne pozwalają korzystać radnym, jeśli chodzi o wnioski, a całej radzie, jeśli chodzi o rozstrzyganie, ponieważ nie sposób byłoby zapisać, że niektóre autopoprawki, proszę wybaczyć za akademicki przykład, które dotyczą zwiększenia, nie wiem, subwencji bądź dotacji z budżetu państwa, które wpłynęły na dzień, dwa przed sesją, to możecie państwo głosować, a już takie, jak przykład podał pan prezes, nie. Moim zdaniem te obecne zapisy są optymalne, pozwalają radnym i radzie decydować te zarówno wnioski formalne, jak i możliwość zgłaszania poprawek w tych granicach pozwalają państwu tutaj każdocześnie wypowiedzieć się i oddać głos. I ostatnie zdanie, w tym momencie mogę, panie przewodniczący, co do zdania odrębnego. W stanowisku pana prezydenta ono zostało wyrażone. Dodam tylko tyle, że jednoznacznie według mnie, oczywiście mówię to swoją opinię, takie regulacje mogłyby wynikać tylko i wyłącznie z przepisów ustawowych. To ustawa o samorządzie gminnym reguluje zarówno kwestie głosowania, większości, trybu głosowania, nie jest to materia statutowa. Czyli zdanie odrębne, które oczywiście co do zasady jest bardziej kojarzone z procedurą sądową, gdzie ma ścisłe unormowanie prawne. Natomiast gdybyśmy mówili o zdaniu odrębnym w znaczeniu takim, że radny ma prawo zgłosić swoje stanowisko, uwagi, to nie muszę dodawać, że nie tylko sesja online, nie tylko nagranie sesji, ale no protokół, który nawet jak nie jest scenogramem, wolne wnioski pozwalają każdocześnie państwu złożyć do protokołu swoje stanowisko, wypowiedzieć się i nawet jak nie nazywamy tego zdaniem odrębnym, to każdy z państwa może w sposób zaprotokołowany, uwieczniony swoje stanowisko wypowiedzieć. W tym momencie dziękuję, jestem do dyspozycji.
Dziękuję bardzo. Panie mecenasie, za dodatkowe wyjaśnienia. Rozpoczynam dyskusję radnych. Pierwszy do głosu zgłosił się pan przewodniczący Bartosz Margul, więc bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dobrze mi się słychać? Bardzo dobrze. Dobrze, świetnie. Pan mecenas od strony prawnej, ja bardziej postaram się od takiej strony ekonomicznej, jako zresztą przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej. Przy całym szacunku do prezesa Jakubowskiego, natomiast chciałem parę uwag. Co do zasady, oczywiście zgadzam się, że byłoby bardzo fajnie i wygodnie, żebyśmy te poprawki mieli dwa tygodnie wcześniej, żebyśmy mogli na spokojnie je przeanalizować. Natomiast jest to dużo bardzo problematyczne i technicznie, i zmniejsza znacznie elastyczność tworzenia budżetu. To, że budżet jest poprawiany mniej więcej 10 razy w skali roku, to nie wynika wcale z tego, że ktoś nie potrafi go zaprojektować, bo czasami słyszałem takie głosy, a poprawiacie budżet tyle razy, bo nie jesteście w stanie go zaprojektować. Nie z tego to wynika. Wynika to po pierwsze między innymi z konieczności tworzenia rezerw, które na różne wydarzenia, rezerw ustawowych, które potem się uwalnia. Wynika to z pieniędzy, które dostajemy nagle w czasie roku, tu dotacja państwowa, dotacja unijna i wtedy trzeba skorygować to w trakcie roku. I teraz wyobrażając sobie właśnie to, że musimy dwa tygodnie wcześniej, oznacza to, że sesje, które mniej więcej odbywają się co miesiąc, tylko z pierwszej części niejako zaraz po sesji, z tych dwóch tygodni po sesji, wszystkie zdarzenia mogłyby się znaleźć w następnych poprawkach budżetowych. Natomiast cała reszta z tych ostatnich dwóch tygodni przed sesji, wszystkie wydarzenia lądowałyby automatycznie na kolejnej sesji. Czyli mamy dużo, bardzo mocne zmniejszenie elastyczności tworzenia budżetu. Przychodzą środki, na przykład jest gotowy projekt, można, nie wiem, od razu rozpisać projekt. Nie, musimy czekać miesiąc czy półtora, żeby to wprowadzić w życie. W związku z tym powoduje to, że cały organizm miasta też będzie dużo mniej elastycznie działać. Nie wiem, do czego to można przyrównać. Spójrzmy, może nie będzie to do końca taki idealny przypadek, natomiast spójrzmy sobie na przykład na szpital. Jest, wydziały zgłaszają zapotrzebowanie na, powiedzmy, leki, ale w każdym jakiś jest chwila i potrzeba coś nagle. No i ktoś by powiedział, no czekajcie dwa tygodnie, musicie wcześniej, musi to odczekać, żeby się każdy tam zastanowił, czy to jest słuszne. W mieście przykład może nie jest idealny, ale w mieście też to tak działa, że pewne są sytuacje, które wymagają szybkiego działania i nawet czasami też były sesje nadzwyczajne, żeby coś się mogło wydarzyć, a jeżeli trzeba by to odczekać dwa tygodnie, byłoby to kłopotliwe. Zeszliśmy troszeczkę na początku, pan prezes szedł trochę w inny temat tych głosowania oddzielnych. Poza problemem prawnym, który był już omówiony, to chcę powiedzieć o problemach technicznych, innych technicznych problemach, takich bardziej od strony budżetowej. Bo oczywiście można sobie wyobrazić, że zamiast głosowania uchwały i autopoprawek, co jest niezgodne z prawem, to można byłoby sobie wyobrazić, że prezydent tworzy wiele uchwał, uchwał poprawiających budżet, które jedna poprawia to, druga poprawia tamto, trzecia co innego. No można sobie to wyobrazić, tylko wyobraźmy sobie to, że w budżecie zawsze prawa i lewa strona musi się zgadzać, ta część dochodowa i część wydatkowa. I jeżeli na dany moment jest tworzona poprawka budżetowa, to ona na przykład zbiorczo obejmuje, nie wiem, 10 milionów z jednej, 10 milionów z drugiej. Nie zawsze te części, które się składają na tą jedną i drugą stronę, są sobie równe. Może być na przykład to, że uwalniamy, nie wiem, z rezerwy 3 miliony, 5 milionów z jakiegoś projektu, którego nie da się zrealizować z jakichś tam względów, 8 jeszcze z czegoś innego, a wprowadzamy po drugiej stronie wydatki, które mają 2, 4, kolejne 4 i 6 milionów, prawda? To się w sumie zgadza do 10, ale to są różne kwoty. Więc
nawet gdyby wyobrazić sobie, że prezydent tworzyłby tych wiele uchwał dotyczących oddzielnie tych projektów, to musiałby też w ogóle kombinację tych tworzyć na zasadzie takiej. Jak pierwsza uchwała przejdzie, to taki projekt uchwały, jak pierwsza nie przejdzie, to inny projekt uchwały, bo to wszystko się zmienia, więc można byłoby tworzyć tych projektów bardzo dużo i byłoby to naprawdę od strony takiej budżetowej trudne do skonstruowania, bo trzeba byłoby od razu przewidzieć, jak te sytuacje w czasie sesji mogą się potoczyć. Także tutaj uważam, że oddzielne głosowanie byłoby niezbyt dobrym pomysłem. Kolejna sprawa. To już chyba wszystko powiedziałem, co miałem do powiedzenia. W związku z tym, co do zasady, pomysł ciekawy, tylko że w praktyce niewykonalny i spowodowałby taką mniejszą elastyczność miasta w działaniu. Także z całym szacunkiem, ale niestety będę musiał być za odrzuceniem tej petycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Pytam oczywiście Państwa radnych. Popiel Piotr. Pan radny Piotr Popiel, bardzo proszę. Ja chciałbym tu wyraźnie zaznaczyć, że mam odmienne zdanie w stosunku do mojego przedmówcy. Dla mnie nie jest żadnym problemem i nie było z robieniem sesji jeszcze dodatkowej, poświęconej chociażby kwestiom budżetowym i takie sytuacje są coraz częstsze. Wyraźnie zaznaczę, że siedzenie do rana jest głupotą, a to już mieliśmy niejednokrotnie, przerabialiśmy. Sprawy związane z budżetem są bardzo poważne. Dla mnie nie ma najmniejszego problemu spotykać się co 2 tygodnie, co niektóre duże miasta też robią, szanowni państwo. Niestety tak jest, że dla niektórych nie ma problemu spotykania się co 2 tygodnie. W Lublinie przyjęło się już i jakimś wielkim problemem jest to, żeby te spotkania były, nasze sesje, żeby były częstsze. Dla mnie problemem to absolutnie nie jest. Dziękuję. Mogę? Dziękuję bardzo. Ad vocem. No tak, to pytanie, czy to będzie w przedmiocie dyskusji dotyczącej tak, projektu. Tak, w przedmiocie. Bardzo proszę, pan radny. W przedmiocie dyskusji. Ja oczywiście nie jestem przeciwny co do zasady temu, żeby 2 tygodnie wcześniej dostawać te materiały. Oczywiście to jest bardzo zasadne i wskazane. Natomiast jeżeli sobie na sztywno ustalimy rygor, że zawsze czekamy 2 tygodnie, to powodujemy, że zawsze z każdą rzeczą musimy te 2 tygodnie odczekać. Przychodzi dotacja na dzień przed sesją, my jej nie uruchomimy, dlatego że musimy odczekać 2 tygodnie. Nie wiem, czy się dobrze rozumiemy. Tutaj padł przykład, przypomniałem sobie, sportu na początku. Przekazanie 5,5 miliona złotych. Oczywiście wiadomo było, że będzie druga runda rozgrywkowa jesienna. I tutaj myślę, że wszyscy o tym pamiętali. Ja zresztą w czasie roku jestem też członkiem Komisji Sportu i kluby sportowe zgłaszają, że mają problemy różne z finansowaniem. Muszą kontraktować zawodników i potrzebują tej stabilności finansowej, żeby wiedzieć, na co mogą sobie pozwolić. Natomiast to, że my wiemy, że w drugim sezonie będą rozgrywki, to nie znaczy, że w momencie tworzenia budżetu są na to pieniądze. Na przykład wspomniane rezerwy, być może pani skarbnik, przewidując to, że w drugiej połowie roku będzie potrzeba dodatkowych pieniędzy na sport, miała, powiedzmy sobie, z góry zakłada, że z uwolnionej którejś rezerwy, którą musimy ustawowo trzymać, w drugiej połowie roku będzie potrzeba uwolnienia tej rezerwy akurat konkretnie na sport i na finansowanie tych zadań. Jeżeli byśmy wpisali sobie od razu w grudniu, to hamujemy sobie możliwość wykonywania innych inwestycji, które moglibyśmy wykonywać, bo te pieniądze będą zblokowane, zatrzymane na to. Więc to z tego wynika, nie z tego, że ktoś nie wie o tym, że na te rzeczy potrzeba pieniędzy. Oczywiście, jeżeli by się taka poprawka pojawiła na godzinę przed sesją, no to już powiedzmy jest z drugiej strony
troszkę przesada. Natomiast czasami jest tak, że do ostatniej chwili się poszukuje tych pieniędzy, które wiadomo, że są potrzebne i bez których kluby mogą niektóre nie przetrwać. Dziękuję. Czy ja mogę ad vocem do ad vocem? Jedno zdanie. To może na sam koniec, jeśli pan pozwoli. Zapytam, czy ktoś jeszcze z państwa radnych chciałby w tej dyskusji zabrać głos? Nie słyszę, więc oczywiście, panie prezesie, jak obiecałem na koniec, tak, może pan do wszystkich tych wystąpień się odnieść. Dziękuję. Do pana przewodniczącego Bartka z Komisji Budżetowo-Ekonomicznej. To właśnie powiedział pan argument jakby na korzyść właśnie tego, bo ta poprawka dotycząca tych 5 milionów dla klubów sportowych na udział w rozgrywkach seniorów w rundzie jesiennej, ona trafiła do Biura Rady Miasta, bo sprawdzałem, dzień przed sesją wrześniową, czyli okej, nie trzeba tego planować na rok przed, ale można to zaplanować na przykład na miesiąc przed, nie wiem, dwa tygodnie przed tym, a nie na dzień przed sesją, bo to jakby skoro tam, dzień przed sesją... Tam było szukanie jest... do ostatniej chwili pieniędzy, także ja pamiętam tę sytuację. Pamiętam. No, więc mi się wydaje, że to odstawia trochę Radę Miasta, tak, w trochę takiej niekomfortowej sytuacji, kiedy nie ma możliwości tego przedyskutowania. Wydaje mi się, że to nie jest na tyle nagła sprawa, jak te, o których wspominałeś wcześniej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To ja tylko z gwiazdką zaznaczę, bo oczywiście... argumenty o tym, że my jako radni kwestie, które dyskutujemy na sesji, konsultujemy z naszymi mieszkańcami. To robimy to oczywiście my wszyscy, jestem o tym przekonany, ale proszę też pamiętać, że główna dyskusja toczy się na Radzie Miasta i tam nikt nam nie odbiera tego prawa głosu. A zresztą bardzo często zdarza się, bo ja, jeśli dobrze pamiętam, komisja pana przewodniczącego Margula jest we wtorki, natomiast jak się zbliża okres budżetowy, a to przede wszystkim też ta procedura budżetowa jest właśnie w tym okresie, to wtedy ta komisja odbywa się dużo, dużo częściej. Więc ten pan radny Piotr Popiel się zgłasza jeszcze do debaty? Tak, jeszcze mam prośbę. Bardzo proszę, to bardzo proszę, panie radny. Myślałem, że już dyskusję zakończyliśmy, dlatego, ale bardzo proszę. Ale to dyskusję tak, natomiast miałbym prośbę następującą. Jest z nami jeszcze szanowny pan mecenas Zbigniew Dubiel, a pan prezes Krzysztof Jakubowski przedstawił nam bardzo ciekawy dokument, jak to robią inne samorządy. W związku z powyższym na sesję poprosiłbym o to, aby odnieść się do tego dokumentu, ponieważ ja już niejednokrotnie wydzwaniając po różnych miastach, też muszę powiedzieć, mam... niekoniecznie takie samo zdanie, jak wszyscy tu, być może większość, tak, tu obecnych. A może coś ciekawego pan prezes nam tutaj podał i ja chciałbym jeszcze po prostu poznać to zdanie. Pan mecenas oczywiście potrzebuje czasu, czy pan sekretarz, żeby się z tym dokumentem zapoznać. No, chciałbym po prostu poprosić, aby na sesji do tego się jakoś odnieść. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przekażę, nie wiem, głos tutaj panu mecenasowi, bo nie wiem, w jakim trybie mogłoby się to odbyć na Radzie Miasta Lublin. Może w jakichś wolnych albo w informacjach prezydenta. Natomiast bardzo proszę, panie mecenasie. Szanowni państwo, ja przygotuję opinię prawną. Oczywiście nie w odniesieniu, bo tak pana przewodniczącego Piotra Popiela, do pana doktora Piotra Popiela na pewno zrozumiałem, do opinii prawnej radcy prawnego z Urzędu Miasta Kielce, ale do poruszonych problemów. Natomiast będę wdzięczny, jeśli pan prezes tę opinię, która, no jak ja rozumiem, jest tym dokumentem, który państwo posiadacie, czyli też jawnym, też mi przekaże. Czyli odniosę się do tych kwestii dotyczących poprawek, głosowania, poprawek zgłaszania, nie tyle co do treści tej opinii, ale do tych kwestii, które były już tutaj omawiane. Proszę wybaczyć, że to przyciągam i poprzez Biuro Rady wszystkim państwu radnym roześlemy taką opinię. Jasne, prześlę niezwłocznie, poprawki, tylko jeszcze dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy dobrze słyszałem, że pan prezes nanosi poprawki na stanowisko mecenasów Urzędu Kielc. Mam nadzieję, że nie. Przejdziemy, szanowni państwo. Głosujmy nie oddzielnie. Do głosowania. Proponuję, aby petycję, tylko tu od razu uwaga, panie Łukaszu, ponieważ na sesji projekt uchwały się nie wczytuje, jest jakiś błąd. Więc proszę tylko ewentualnie o zerknięcie później na sesję i naprawienie tego błędu. Uznanie petycji w sprawie zmiany sposobu procedowania budżetu miasta Lublin za niezasadną. Głosujemy w systemie sesja, oczywiście głosowanie jak zawsze za, przeciw lub wstrzymuje się. Głos za oznaczać będzie głos za uznaniem tej petycji za niezasadną.
Głosowanie jest aktywne. Cały czas trwa. Proszę Państwa o oddanie głosu. I mamy wyniki. W głosowaniu 4 za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących się, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała petycję w sprawie zmiany sposobu procedowania budżetu miasta Lublin za niezasadną. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Prezesie za obecność i udział w naszej komisji. Ostatnim punktem dzisiejszego posiedzenia są sprawy wniesione. Czy w sprawach wniesionych ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan Rady Piotr Popiel, bardzo proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. No, nie ukrywam, że ten początek to był chyba dla nas wielkim zaskoczeniem, bo przepraszam, ale ja nie byłem przygotowany na to, że z sesji też równolegle mamy korzystać. Ja nie wyobrażam sobie takiej pracy bez drugiego monitora, to mówię wyraźnie i bardzo bym serdecznie prosił, choć jestem wielkim orędownikiem sesji, po prostu przekazywanie nam wcześniej takich informacji, że jeśli będzie komisja online, to czy ma być z użyciem sesji? Pewnie już tak, ale żebyśmy po prostu wcześniej się do tego mogli odpowiednio przygotować. To tylko tak jest. Dziękuję. Jasne, to może tylko słowo wyjaśnienia. Chyba mówili to panowie na wszystkich szkoleniach, że już od tamtego momentu, nie mogę powiedzieć od tego momentu, tylko już od właśnie początku naszych szkoleń, wszystkie komisje, wszystkie posiedzenia będą się odbywać z użyciem sesji. No w sytuacji ekstraordynaryjnej, gdyby naprawdę nam wszystkim po prostu ten system padł, ewentualnie jakieś mielibyśmy duże problemy w większości, no to wtedy możemy próbować inaczej przeprowadzać takie posiedzenia, natomiast na ten moment wszystkie już posiedzenia są ze sesją. Więc wydaje mi się, że po prostu Biuro Rady, przyjmując to, że było to tyle razy powielane, to gdzieś było to zapewnić, ale oczywiście informacja będzie wzięta pod uwagę. Ja jeszcze też uczulę na to Biuro Rady, żeby zawsze przy tej okazji w informacji, która w mailu Państwa jest wysyłana, była adnotacja, że głosowania i listę obecności będziemy sprawdzić w systemie sesja. Bo tak jeszcze, tak, jasne. Jeszcze jedną kwestię, bardzo bym poruszył. Akurat ten widok, który mam przed sobą, gdzie nie wiem, czy u Państwa jest to tak samo, jest nasza lista, jakby to powiedzieć, widać, że nie ma kolegi.